Cześć kochani, witam Was serdecznie w ulubieńcach oraz w bublach miesiąca czerwca. Chyba będę dosyć spóźniona z tymi ulubieńcami, ale zwyczajnie cierpię ostatnio na brak czasu, ale jest chwila. Klientka przesunęła mi spotkanie o pół godziny, także stwierdziłam, że okej, to jest teraz ten moment, nagrywam dla Was filmik. Ogólnie mówiąc, czerwiec to był bardzo intensywny miesiąc. Doskonale wiecie, że warsztaty, makijaże, rozpoczęłam właśnie swoją działalność, czyli założyłam self-employer i to było naprawdę intensywne kilka tygodni. Nadal jest intensywnie, także super, byle do przodu. Nie byłam w kinie, nie przeczytałam żadnej książki, mało nowych rzeczy robiłam, ponieważ bardzo się właśnie skupiłam na tym, o czym Wam mówię, czyli na moich makijażach, więc mam nadzieję, że dalej będzie tak fajnie i intensywnie. Także przechodzę już do pokazywania Wam ulubieńców. Zacznę może od pielęgnacji. Nie mam tylko kosmetyków dużo, dlatego też z Denka wybrałam kilku ulubieńców, żeby ten filmik nie trwał 10 minut. Na pewno słyszycie, że mówię przez nos. Drugi dzień kataru. Cudownie, po prostu koniec, jaki koniec czerwca, początek lipca, jest chyba 8, a ja jestem zakatarzona. Też mam bardzo delikatny makijaż, taki makijaż typu make-up, no make-up, ponieważ dzisiaj ma być naprawdę bardzo gorąco, a ja z tego względu właśnie, że za chwilę muszę wyjść z domu, chciałam tylko coś mega delikatnego. Zresztą kilka produktów, które są moimi ulubieńcami, również mam na sobie. Także zaczynam od pielęgnacji, z tematu na temat przeskakuję. Pierwszym produktem, który chcę Wam pokazać, jest mydło, które możecie kupić w sklepie Aldi. I to jest mydło wzorowane na niczym innym jak na marce Jo Malone, gruszka z frezją. Jak wiecie, ja mam również tą wodę perfumowaną, wodę toaletową i bardzo ten zapach lubię, często po niego sięgam. A to mydło kosztowało niecałego funta, naprawdę bardzo fajnie pachnie. Minusem jest tutaj jedynie pompka, ponieważ ona nie wypluwa zbyt dużo produktu, ale fajnie myję ręce, nie przesuszam moich dłoni. Wiecie, że jestem bardzo taka problematyczna, jeśli o to chodzi, ponieważ mam egzemę i dużą mydę moją skórę wysusza, ale to się naprawdę bardzo fajnie sprawdza, no i zapach jest mega. No i też tak ładnie, elegancko wygląda, musicie przyznać, to jest plastik, no ale plastik fantastic jest. Jest fajnie. Mam dwa produkty marki Eveline. W sumie w tych ulubieńcach będą trzy produkty, ale to nie jest film sponsorowany. Po prostu wiecie, dostałam jakiś czas temu ogromną paczkę i zaczęłam produkty testować. No i kilka z nich mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdza. Możliwe, że miesiąc temu już pokazywałam ten produkt i to jest malina nordycka, intensywnie odżywczy balsam do ciała i lubię go za to, że jest taki jakby pół żelowy, bardzo szybko się wchłania, fajnie nawilża skórę, idealny na lato, kiedy tak nawet, tak wiecie, w ciągu dnia chcecie gdzieś tam sobie posmarować ręce czy nogi przed wyjściem, a nie lubicie produktów, które potrzebują dużo czasu na wchłanianie się, które się lepią. Tutaj naprawdę jest fajna, szybka aplikacja, ponieważ jest pompka, także nigdzie tam paluchów dodatkowo nie wsadzamy, nic nie odkręcamy. Bardzo fajny zapach, no i tak jak mówię, fajne, szybkie nawilżenie. To nie jest może takie nawilżenie jak po oliwce czy po masłach z The Body Shop, ale naprawdę fajnie się sprawdza i myślę, że wielu osobom się spodoba. I tutaj mamy 350 ml i ja już widzę, że w połowie ten produkt zużyłam. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale połowa już mi zeszła. Ale wiemy, że dziewczyny wy na fretetę te balsamy w razie czego mają. Produkt marki Eveline, który jest dla mnie naprawdę nowością, ponieważ nie widziałam go wcześniej u nikogo innego. I to jest dokładnie matująca woda tonizująca z minerałami magmy. I muszę Wam powiedzieć, że ten produkt naprawdę jest świetny na okres taki letni, kiedy jest ciepło, kiedy jest po 30 stopni, a chcecie, żeby Wasz makijaż na skórze ładnie wyglądał, żeby się szybko nie świecił, to ja tego produktu używam właśnie zamiast toniku na koniec demakijażu oraz rano przed serum lub przed kremem czy olejkiem. I naprawdę widzę różnicę już po kilku tygodniach. Ja tutaj nie wiem, może to jest zużycie po 3 tygodniach, czyli na jakieś, nie wiem, 2,5-3 miesiąca ten produkt powinien mi wystarczyć. I muszę Wam powiedzieć, że jedyny minus tego kosmetyku, dla mnie to nie jest minus, ale tak Wam mówię, że może to być dla Was, to jest zapach, ponieważ on jest dosyć intensywny, perfumowany i jest taki troszkę męski. Kiedy wylewacie ten produkt na wacik i przecieracie nim usta, to możecie mieć taki posmak właśnie czegoś takiego, nie wiem, jakby męskiej wody po goleniu, więc jeśli Wasi mężowie lubią Was często całować, to mogą narzekać, że właśnie coś dziwnego macie na ustach, przynajmniej mój tak czasem narzeka, ale ogólnie mówiąc, fajny produkt zamiast toniku, na pewno będzie wydajny, w drogeryjnej cenie i też z tego, co mi się wydaje, dziewczyny też w Nefretę tego mają, także na pewno będę do niego wracać, ponieważ naprawdę mi się podoba. Zapach miesiąca to jest bardzo popularny, na pewno znany i lubiany przez wiele z Was. To jest Calvin Klein Into You, ten taki pomarańczowy. Tutaj teraz widać zużycie
Nie, to zobaczycie, już tyle tej wody wypsikam i to jest pojemność 150 ml. One często są na fajnych promocjach. Ja dostałam tą sztukę od Agi mojej z Nottingham, także kochana, bardzo Ci dziękuję. To jest zapach, wiecie, teraz mam dosyć mocno nos zatkany, ale taki ciepły. Ja bym powiedziała, że to właśnie ciepły lata, ciepły zapach, zapach wakacji, zapach lata, plaży, takiego ciepłego piasku i wiem, że często właśnie za, nie wiem, 20 funtów, 25 funtów można kupić takie duże opakowania i to jest zapach, który ja naprawdę, kiedy spsikam się rano, wiecie, tak naprawdę nie jest 8-10 razy, wiem, to wieczorem jeszcze go na sobie wyczuwam, bo też często psikam się po włosach, więc Wam serdecznie polecam. Fajny, tani zapach na lato, a na bezsłówce, jeśli go dorwiecie, to już w ogóle będzie jak za pół darmo. Dwa produkty, które przywiozłam z Polski, kiedy ja byłam w Polsce, w kwietniu, tak? Produkt do ust marki Nisana Hydro, nie wiem, 2 zł z hakiem chyba ta pomadka kosztowała, kupiona w Rossmanie, zużycie już jest dosyć duże i to jest taki zwykły balsam leżący do ust, który w takim okresie, jak jest teraz, bardzo mi się fajnie sprawdza, z tego względu, że kiedy jest tak gorąco, to mi się po prostu nie chce malować, ale nadal chcę, żeby moje usta były nawilżone. No i po tą pomadkę sięgam najczęściej, ponieważ właśnie ma fajny rodzaj, że powiem, aplikacji, tylko wysuwamy. Mam też tą pomadkę z Clarini, z taką w tubce wyciskaną, ale powiem Wam szczerze mówiąc, że ta Isana, mam wrażenie, że mocniej moje usta nawilża, dlatego po nią właśnie sięgam, więc polecam, tak mówię, 2 zł, 2,20 w Rossmanie. No i kolejny produkt z Polski, zakupiony w Sephorze, czyli maseczka oczyszczająca, maseczka błotna z cynkiem. Zobaczcie, takie jest użycie. Na pewno kupię sobie kolejne opakowanie, bo już tak naprawdę za kilka miesięcy razem z Kasią wybieramy się do Polski, także nasze listy kosmetyczne, zakupowe już powoli się tworzą. Lubię tą maskę używać przynajmniej raz w tygodniu, to jest taka maska, którą zawsze na weekend na twarz nakładam, do momentu już ona mi zastygnie, później zmywam tym takim płatkiem, gąbeczką z marki Calypso, którą też dostaniecie w Rossmanie i te maski to są maski, które ja polecam używać dziewczynom przed takimi większymi wyjściami, ponieważ kiedy macie imprezę, już mówiłam kiedyś o tym, macie imprezę, to większość skór lepiej wygląda, kiedy jest oczyszczona i zmatowiona, niż rozświetlona. Lepiej moim zdaniem jest nałożyć bazę rozświetlającą na skórę, która jest oczyszczona, zmatowiona, uspokojona, ponieważ makijaż będzie się lepiej na nie utrzymywał niż na skórze, która jest nawilżona maską, która jest nawilżona kremem, która jest nawilżona bazą oświetlającą i później na to jeszcze produkt, czyli wiecie, zbyt dużo, jak to się mówi, zbyt dużo plusów, zbyt mało minusów. Kiedyś był taki mem, że ta ryba ma 3 plusy, wiecie o co chodzi, na TVN Style kiedyś był taki program, że filet ma 3 plusy i żadnego minusa, ale na pewno wiecie, o co mi chodzi. Że te maski można też kupić w mniejszej pojemności. Też są na promocjach minus 20%. Te kody na nie wchodzą, więc naprawdę Wam dziewczyny polecam. Ja mam jeszcze tą maseczkę nawilżającą, żelową, ale ani raz jej nie użyłam. Nie wiem dlaczego. Jak już Wam pokazałam ulubieńców z pielęgnacji, teraz Wam pokażę może kilka moich bubli. No i na początek dwie maseczki dostępne w Polsce, Eveline Collagen Lifting Essence oraz ta maseczka, która wygląda jak mleko czekoladowe, tą kupiłam w chyba Rossmanie, tą dostałam od marki i powiem Wam tak, że ta na mojej skórze po prostu nic nie zrobiła, jak większość masek w płachcie i kolejny raz powtarzam, że dla mnie to jest po prostu zdzierstwo, że te maski kosztują, nie wiem, 10, 20, 30 zł albo jeszcze więcej za jedną aplikację. Tak, ja już nie wiem, wolałabym chować do kosmetyczki, zrelaksować się i tak dalej, niż płacić po 40 zł za maskę. Ta oczywiście nie kosztowała aż tyle. Nie wiem, jak na tych masek 15-17 zł, ale i tak uważam, że nie warto. Najlepsza maska w płacie to jest maska od Charlotte, ponieważ ona naprawdę robi coś na mojej skórze, a te porażka. Tej maski Wam wybitnie nie polecam, ponieważ po niej mnie wysypało, miałam podskórne takie bolące małe krostki, no i przez kilka dni musiałam używać tego produktu punktowego marki Mario Badescu, żeby one mi poschodziły, no bo był problem, także nie polecam. Mam chyba jeszcze dwie maski z tej serii, ale nie wiem, czy będę ich używała, szczerze mówiąc. Tutaj taki produkt na zasadzie nie kupię, nie powiem, że to jest bubel do końca, ale drugi raz bym go nie kupiła.
Bioderma Sebium H2O i to jest przeznaczona bioderma chyba do skóry trądzikowej. Ja skóry trądzikowej nie mam, kupiłam kiedyś tą biodermę, bo była na fajnej promocji, no i była z pompką, ale ta pompka moim zdaniem to była porażka. Ona dosyć dużo produktów wypluwała i moje płytki właśnie przy lusterku zawsze gdzieś były tym płynem zachlapane. No i uważam, że jeśli chodzi o tą wersję biodermy, to micel jak micel, nic szczególnego i miałam wrażenie, że muszę go używać dwa razy więcej niż na przykład płynu micelarnego z Garniera, więc ten mi się nie sprawdził, ale mam za to teraz tą biodermę z różową nakrętką i ona zdecydowanie mi się lepiej sprawdza. Nadal nie uważam, żeby była warta jak dla mnie tych, nie wiem, 15 funtów w cenie regularnej, ponieważ dla mnie to samo robi Garnier, ale używam jej dla klientek, więc mam pewność, że używam produkt, który jest hipoalergiczny, mega delikatny i nikomu nie zrobi krzywdy, ale jak mówię, ta bioderma zmywała, ale była irytująca. Krem do twarzy marki Sarah Chapman z Kinesis i muszę wam powiedzieć, że to był dziwny produkt. On po pierwsze pachniał jak krem na odparzania dla dzieci. Wiem, bo taki czas w szkole nawet dla niektórych używamy. SPF 15, 40 ml, kosztuje chyba około 50 funtów, ja go na jakiejś tam promocji dorwałam z moim kodem, ale muszę wam powiedzieć, że on był po prostu dziwny, ja go zużyłam, bo szkoda mi było wyrzucać krem, czy oddawać krem, który kosztował tyle kasy. Tutaj jeszcze, o coś tutaj jeszcze się tak minimalnie wypluło. Jest bardzo ciężkie opakowanie samo w sobie i ciężko jest powiedzieć, ile kosmetyku zostało nam w środku, także on ma taką dosyć gęstą konsystencję. Trochę taką ala maść, trochę czerwony. Ja nie zważyłam, żeby ten krem jakoś wybitnie moją skórę nawilżył, napiął, że zrobił cokolwiek, bo to był taki bardzo przeciętny krem. Jeśli wydałam na niego, nie wiem, 5-10 zł, to powiedziałabym, że jest ok, ale za cenę tam 49 funtów to absolutnie wam go nie polecam. W sumie nawet nie wiem, dla kogo to byłby odpowiedni krem, ponieważ mam wrażenie, że on jedynie delikatnie, minimalnie nawilżał, ale sam sobie to był po prostu beznadziejny. Także nie polecam, po prostu nie. Produkt marki Lili Lolo i to była mgiełka utrwalająca makijaż, którą zużyłam bardzo szybko, ponieważ nie wiem, czy ten atomizer był taki, że dużo produktu wypluwał. Ogólnie ta mgiełka była taka fajna, lekka dla skóry, a tu jeszcze coś zostało, ale już naprawdę słyszycie końcówka. Zapach nie pamiętam, mówię, mam nos zatkany, ale... Po pierwsze bardzo szybko się skończył i po drugie ani nie ściągał pudrowości z mojej skóry, może minimalnie i też na pewno nie przedłużał trwałości makijażu, czy to były produkty mineralne, czy zwykłe, po prostu mam wrażenie, że ta mgiełka nic nie robiła, więc strata pieniędzy, naprawdę szkoda, szkoda kasy. No i tutaj mam trzy produkty marki Effectima, które dostałam na Meet Beauty do wypróbowania i to jest peeling algowy antycelulitowy, peeling węglowy efekt detoksu i peeling kokosowy ujęty... pojędrnia z olejkiem kokosowym, powiedzmy po prostu peeling kokosowy. I ja zużyłam wszystkie trzy właśnie opakowania, wylizałam je do końca i muszę wam powiedzieć, że dla mnie to w ogóle nie stało koło peelingu, to było tak delikatne. Miałam wrażenie, że nakładam na skórę jakiś krem z, nie wiem, z jakimiś tam drobinkami w różnych rozmiarach. Jedne mniejsze, drugie większe, ale to w ogóle nie peelingowało, nie nawilżało, nie miało takich dla mnie w ogóle właściwości, jakie mają peelingi, więc masakra, po prostu dno. Coś na zasadzie peelingi z Joanny te myjące, czyli produkt, który nakładamy bez sensu, który nic nie robi, tylko woda nam leci i wiecie, tracimy czas pod prysznicem, więc nie polecam żadnego z nich, absolutnie nic z moją skórą nie robiły, czy to była skóra tutaj na dekolcie, czy na nogach, dno, dno, dno. To był mega, mega bubel, którego wam nie polecam. Chcę wam pokazać produkty, które bardzo mi się fajnie sprawdzają na moich klientkach. Nie wiem, czy chcecie taką serię za jakiś czas na kanale może. Właśnie, nie wiem, jakie pędzle zawsze ze sobą biorę, czy, tak, czy co mam w kufrze, nie wiem, cokolwiek związanego właśnie z moimi makijażami. Dajcie znać, ale muszę wam po prostu, muszę wam powiedzieć o rzęsach, w których się właśnie moje dziewczyny, które maluję, zakochały i wszystkie po te rzęsy sięgają, wszystkie wybierają. To są rzęsy, jak widzicie, marki Ailur. Wszystkie to są rzęsy typu akcent. Tutaj mamy 003, 005, też są mocniejsze, ale nadal wyglądają ładnie na oczach, zwłaszcza kiedy oko jest troszkę mocniej zaznaczone. No i chyba moje ulubione, Flare de Force i to są te po prostu 3/4, długość 3/4.
Zobaczcie, one pięknie wyglądają. Cena tych rzęs to jest około 5,5 funta. Zarówno na ASOSie są do dostania. Nie zawsze wszystkie modele, ale ASOS, Feel Unique, Boots, Superdrug, więc stacjonarnie też możecie je kupić. Tutaj w środku jest dołączony taki mały klej, ale uważam, że ten klej jest trochę rozwodniony i on się nie sprawdza tak fajnie jak ten klej z Allure pełnowymiarowy. Bezsilikonowy, bezlateksowy, chyba bezlateksowy po prostu. I to są rzęsy, które mają idealną długość, ponieważ większość rzęs, które są takie, że tak powiem, stuprocentowe, długie, cały pasek, nie tam akcenty czy czwarte, zawsze trzeba trochę przyciąć, a te po prostu wyglądają na oczach idealnie. Wystarczy je właśnie przyłożyć, delikatnie może jedynie wytuszować tutaj wewnętrzny kącik na rzęsach i rzęsy wyglądają przepięknie, naturalnie, delikatnie. I ja też dziewczynom zawsze zostawiam opakowanie z rzęs i mówię, że później tutaj mogą sobie jeszcze te rzęsy popróbować poprzyklejać, mówię, jak je ściągnąć, jak je wyczyścić. Klej zostawiam w środku, więc dla zabawy mają opakowanie właśnie dla siebie, bo i tak mi jest to właśnie niepotrzebne. Więc rzęsy Allure po prostu sztos. Muszę zamówić więcej opakowań, ponieważ one mi naprawdę idą jak woda. No i teraz końcówka już z kolorówki, dosłownie 6, 2, 3, 6, 7 rzeczy. Ale może wcześniej napiliśmy mojej kawy. Mówiłam wam, jak miałam sposób na ice coffee zrobić kawę i poczekać 2 godziny. O! Kawa z makiem kokosowym, to jest to. Dobra, kochani, zacznijmy od produktów, które mam dzisiaj na sobie. Podkład, tym razem nie mineralny, nie Lililo, a star ulubienie, czyli Giorgio Armani Lasting Silk Ufam Foundation w odcieniu 4,5. Ja najbardziej lubię nakładać palcami. Mam na sobie dzisiaj dosłownie 1,5 pompki, nie mam żadnej bazy pod spodem, żadnego korektora. Solo na twarz jest nałożony, uważam, że wygląda bardzo ładnie, mega naturalnie. W taką pogodę jak dzisiaj to jest fajny podkład płynny, ponieważ on jest na skórze delikatny. Ja czuję, że skóra oddycha, on mi nie siedzi, nie waży się, nic się z nim nie dzieje, wygląda bardzo naturalnie. No i to jak mówię, zauważyłam, że on teraz lubi być aplikowany palcami. No i jest fajnie, ponieważ jest tutaj SPF 20, także fajny podkład, kocham, na pewno kupię kolejne opakowanie, ponieważ tutaj już może została mi jakaś jedynie 1/3, więc trzeba będzie zrobić mały zapas. Produkt, który również mam dzisiaj na sobie, to jest kosmetyk, który może was zaskoczyć, ponieważ to jest ta paróweczka od Kim Kardashian, czyli jej sticki do konturowania. Praktycznie już mi tutaj się wszystko skończyło. Tutaj patrzcie, z jednej strony nie mam nic, może gdybym tam zaczęła grzebać, to jeszcze coś bym wyjęła. I z drugiej strony zostało mi dosłownie tyle, czyli taki kikutek. I ten właśnie kolor mam dzisiaj w ramach bronzera. I uwielbiam te kredki za to, jak piękne kolory właśnie w sobie mają, za tak się cudownie rozcierają, czy palcami, czy beauty blenderem, pędzlami niekoniecznie, ale wyglądają po prostu mega naturalnie i co jest ważne, to one się rozcierają do takiego stopnia, że je nadal widać spod pudru, ponieważ niektóre produkty kremowe mają do siebie to, że kiedy je rozbędujemy, przypudrujemy, to nagle wyglądamy, jakbyśmy nic nie mieli. A tutaj ta twarz naprawdę nabiera kształt, nabiera definicji. Więc kochani, jeśli znacie odpowiednik tych kolorów, to koniecznie dajcie mi znać. Ja mam kredkę z Kiko, którą bardzo lubię, ale niestety te kolory nie są identyczne. Na pewno nie będę zamawiała kolejny raz tego zestawu, ponieważ on kosztuje 1 000 000 monet. Tego produktu jest bardzo mało. Jeśli nie oglądaliście mojego filmiku, w którym wam robię test na żywo, to sprawdźcie koniecznie. Mam tam w tym filmie chyba właśnie to jakieś 14 kg więcej i krótsze, bardzo ciemne włosy, więc zobaczcie sobie, to jest chyba najpopularniejszy zresztą filmik na moim kanale, bo tam tego produktu jest naprawdę odrobinka, ociupinka, więc to jest dla mnie niedopuszczalne, żeby płacić tyle pieniędzy za taką ilość produktu. Ja pędzle z tego zestawu wyrzuciłam, a produkt do rozświetlania i ten właśnie taki żółty stick chyba komuś oddała na spróbowanie. Ten sobie zostawiłam naprawdę w tym miesiącu, często po niego sięgałam. Może nie przez cały miesiąc, bo już na pewno go zdękowała, ale na pewno kilka razy w tygodniu na mojej twarzy był. Puder, to również może być zaskoczenie, ale to jest mój stary ulubieniec. Drugie opakowanie Hourglass Ambient Lighting Powder w odcieniu Diffuse Light. No i to jest taki delikatny, żółty, proszę bardzo, puder, który po roztarciu widać, że jest taki wypełniający pory, aksamitny, efekt bluru, efekt Photoshopa i ja właśnie mam dzisiaj przypudrowany ten podkład tym pudrem. Widzicie, jaki jest efekt mega delikatny. W ogóle nie widać, żebym miała na sobie makijaż, przebija gdzieś tam skóra, jakieś drobne niedoskonałości, ale efekt mi się naprawdę podoba. To jest puder, który jest stosunkowo wydajny.
Jest jeszcze kilka innych odcieni, ale myślę, że ten żółty jest najbardziej uniwersalny. Przepięknie wygląda też na zdjęciach, bo daje taki efekt rozmycia, coś a la meteoryty. I gdybym miała wybierać pomiędzy meteorytami a Hourglass, na dzień dzisiejszy wybrałabym Hourglass. Po prostu ładniej na skórze wygląda, zwłaszcza kiedy jest tak gorąco. No i już powoli kończymy. Bronzer miesiąca, niektórzy się mogą zdenerwować, ponieważ on już nie jest dostępny w UK, ale słyszałam, że podobno ma wrócić do stałej sprzedaży. To jest prezent od Kasi, który dostałam. Boże, jakie to jest piękne. Marc Jacobs 104 Tantastic. Piękny, duże lustro, do którego się naprawdę można fajnie malować. Ogromna pojemność. Tutaj mamy, już wam mówię, 25 gramów produktu, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kolor, czekajcie, czy mam go dzisiaj na sobie? Nie, dzisiaj mam coś innego. Tym bronzerem na pewno nie zrobicie sobie krzywdy, ponieważ możecie go dokładać, dokładać i dokładać, budować efekt, na pewno nie zrobi wam plam, nieważne jaki używacie pędzel, na pewno go ładnie porozcieracie. No i jeśli macie okazję jeszcze gdzieś go dorwać, to wam serdecznie polecam, on będzie bardzo wydajny. No i mógł być jedynie trochę cięższy, bo opakowanie jest przepiękne, ale, że tak powiem, za mało wyważone. Nie czuć tak tego hajsu. Z tego co wiem, w Polsce stacjonarnie dostępny, nie wiem, czy w Sephorze, czy w Douglasie. Podziękuję wam gdzieś na dole, na pewno, jeśli go jeszcze znajdę. Kasia zamawiała te bronzery, ponieważ sobie oczywiście też kupowała na Net-a-Porter tutaj w UK, ale jestem absolutnie zakochana, zachwycona. Może wam pokażę przy kilku innych bronzerach, jak ten kolor się prezentuje. I na przykład dzisiaj na twarzy mam ten bronzer z My Secret, także możecie zobaczyć te kolory na przykład obok siebie, proszę bardzo. Ten to jest taki kolor bardziej do opalania, ale też kontur ładnie można nim zrobić. Także piękne opakowanie, zgrabne, super duże lusterko, piękny produkt sam sobie. No i naprawdę go serdecznie polecam, bo wiem, że w Polsce, jeśli są te promocje w drogeriach, to drogeriach, w perfumeriach bardziej, to kupicie go ze zniżką. Dwa ostatnie produkty, produkty z drogerii. Pokazywałam wam kiedyś na Instastory, w ogóle nadal mój Instagram się zacina. Zdjęcia mi się udają po kilka godzin, Instastory nieraz się nie udaje w ogóle. Także nie wiem, o co chodzi. Niektórzy pisali, że tylko tak jest na Androidach, że na iPhone'ach tak się nie dzieje, więc nie wiem. W tym miesiącu mój makijaż oczu był bardzo delikatny, bardzo minimalistyczny i najczęściej sięgałam po tą małą paletkę marki Sensik i kupiłam ją chyba, to mi tam leci, kupiłam ją chyba w Naturze w październiku w zeszłym roku i to jest odcień 141 i absolutnie uwielbiam używać tego beżu, podłóg brwiowy oraz na całą powiekę tego brązu. To jest właśnie idealny odcień brązu. Te cienie są bardzo kremowe, fajnie pigmentowane, kosztują groszową sprawę. No i to jest fajna mała paletka. Może wam pokażę, jak ten rudy wygląda. Widzicie, on jest naprawdę super napigmentowany. Także tutaj macie słocze. Tak te kolory wyglądają. Mam jeszcze paletkę w odcieniu 115. Ta jest bardziej taka neutralna, ale obydwie bardzo lubię. Najczęściej właśnie sięgam po te dwa najjaśniejsze kolory z tych paletek, także 115 i 141 Sensik. Nie wiem, ile one kosztowały, po 10-12 zł, a naprawdę chętnie po nie sięgam. Skłamałam, jeszcze dwa produkty. Kredka do brwi. W ostatnim czasie, kiedy nagrywałam filmiki typu, nie wiem, czy to były vlogi, czy ogarnię się kobietą, czy jakieś testy, to używałam na nowo cieni do brwi. I zauważyłam, że przy używaniu cieni pod koniec dnia one mi trochę bladną. Bledną, są jaśniejsze po prostu. I nie wygląda to tak fajnie, jakbym chciała. Dlatego wróciłam do kredki mojej ulubionej z MAC-a w odcieniu Stad i po prostu samą kredką sobie te brwi zaznaczam, ten efekt jest zdecydowanie mocniejszy. Później tylko przeczesuję, daję bezbarwną maskarę do brwi albo z Anastazji, albo tą maskarę z Charlotte w odcieniu Supermodel i w ten sposób podkreślam swoje brwi. Czasem daję jeszcze puder pod podłóg brwiowy, ale przeważnie raczej na co dzień mi się nie chce, bo wolę sobie rano zjeść śniadanie zamiast siedzieć dodatkowo 10 minut przy makijażu. Ale ta kredka to jest mój ogromny ulubieniec, moje trzecie opakowanie i zawsze wam mówię to samo, powiem po raz kolejny, jeśli kupicie kredkę do brwi z MAC-a, nigdy jej nie wysuwajcie, żeby sprawdzić ile jest w opakowaniu, ponieważ to ten mechanizm działa tylko w jedną stronę, nie wkręcicie kredki z powrotem, więc stracicie, nie wiem, te 16-18 funtów. To są moje absolutnie ulubione kredki, mega wydajne. Idealna, że tak powiem, grubość rysika, są takie naprawdę bardzo precyzyjne, cieniutkie i takie delikatnie woskowe, więc serdecznie polecam, uwielbiam.
ostatnim produktem, który chcę Wam pokazać w tym miesiącu, jest fixer do makijażu. Po prostu nie spodziewałam się, że aż tak będę z niego zadowolona. I to jest marka Eveline Fixer Mist Long Lasting Formula 12 godzin, giełka utrwalająca makijaż. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jestem z niej mega, mega zadowolona. Po pierwsze, mgiełka, jaką ona wypuszcza, to jest najlepsza mgiełka, z jaką się spotkałam. Ma delikatny zapach, ciężko mi go określić, ale na pewno nikomu nie będzie przeszkadzał i naprawdę ona utrwala makijaż, ściąga pudrowość, przedłuża trwałość makijażu, czuć przez chwilę takie może minimalne ściągnięcie, które naprawdę po 2 minutach mija, ale jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. Tutaj jest mała pojemność, ponieważ to jest tylko 50 ml, ale będzie fajna na wyjazdy. Możecie spakować bez problemu ją do swojej podróżnej kosmetyczki, ponieważ jest fajne, małe opakowanie, nie musicie niczego przelewać. Bo na przykład teraz też już prawie skończyłam tą mgiełkę z Inglota różową i powiem Wam, że ona jest straszna, że zapach to jest taki mega mydlany po prostu zapach, jak biały jeleń, i nie wiem, czy ona cokolwiek robi poza tym, że właśnie nieprzyjemnie pachnie, więc tej mgiełki Wam nie polecam, ale właśnie ta z Eveline mi się rewelacyjnie sprawdza. I kochani, to tyle, jeśli chodzi o ulubieńców oraz o buble ostatniego miesiąca. Koniecznie dajcie znać, czy znacie któreś z produktów, które Wam dzisiaj przedstawiłam, a może któreś macie ochotę. Także z mojej strony to wszystko, życzę Wam miłego dnia i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Bye-bye.